Tu jest skubaniec. No pięknie. Wszystko gra. Słuchajcie, w tym nowym roku chciałbym zrobić przegląd kilku maszyn, przynajmniej kilku maszyn, które mogą stanowić alternatywę dla Awaty. To jest akurat Flywoo Explorer, czterocalowy dron, cichutki, long range, ale w całym cyklu chciałbym zrobić przegląd możliwości, jeżeli chodzi o FPV, poniżej 250 gramów. Postaram się to zrobić w miarę moich możliwości. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to mi podeśle też swojego drona do nakręcenia takiego odcinka, ale mam już tych maszyn dość sporo i pomyślałem, że to jest fajna rzecz, żeby zrobić taki przegląd alternatywy czy dalszego kroku po Awacie, prawda? Bo co zrobić dalej, jeżeli mamy to radio DJI FPV, czy inne radio na inny protokół, na przykład na LRS albo Crossfire, co można alternatywnie, czy jak można rozszerzyć te możliwości, jeżeli chodzi o właśnie FPV. Tutaj mamy czterocalowy, dwupłatowy śmigłacz, silniki 1404, około 2750 kV. Mamy GPS na pokładzie, jest DJI O3, tutaj cała masa tego drona. W tej chwili oczywiście on jest w wersji long range z pakietem dużym, to jest 18650 litowo-jonowy, ale on może też pracować na małych pakietach typu 550 mAh, gdzie on się jeszcze mieści poniżej 250 gramów, można latać wtedy bliżej ludzi. My latamy sobie dzisiaj w otwartym polu, bo chciałem go trochę przetestować, wyczuć, jak on pracuje i to, co mogę powiedzieć, on na pewno bardziej jest stworzony, przynajmniej na tych silnikach pod long range, niż pod freestyle. Też konstrukcja jest dość lekka i taka, no jest szeroki i duży ma rozstaw, jeżeli chodzi o silniki. Natomiast to, co jest tutaj też u niego ciekawe, że jest to taki cherubinek, jest leciutki w porównaniu do gabarytów. To jest jego wielka przewaga. Zwykle drony czterocalowe są cięższe, takie jak Shocker. On jest spokojnie cięższy o jakieś 100 gramów. Natomiast jeżeli chodzi o maszyny w tej masie, to zwykle 3-3,5 cala, które już nie mają tak dużych śmigieł i też nie latają tak fajnie. Bardziej freestyle'owo latają niż long range. Tu jest skubaniec. No pięknie. Wszystko gra. Śmigła całe. 23 satelity. Polecimy sobie tuż nad drzewami. Niziutko. Pierwszy akumulator. Mam 15,5 V, więc jest git. No i to fajnie. Jako long range on lata bardzo ładnie. Do manewrów jest średnio, dlatego że jest lekki. Ale już go wyczuję. Tu pomiędzy drzewkami polatamy. Wiadomo, że 250 gramów to jest też pewna bariera, gdzie wiatr odgrywa dużą rolę. Do niego trzeba się chwilę przyzwyczaić. Ostatnio latałem na Zgulem wczoraj czy przedwczoraj. Latało się zupełnie inaczej, bo to jest jednak ciężka maszyna, która waży ponad 700 gramów, trzy razy więcej niż to cudo. Fajnie, że tutaj jest GPS, telemetrię tutaj też mam całkiem konkretną. Widzę między innymi odległość. 14,9, akumulator jest w tej chwili troszkę słaby. Nade mną leci samolot. No ale spróbujmy, polećmy sobie troszkę dalej w takim razie. Mam jeszcze parę różnych pakietów, on lata na przeróżnych pakietach. Postaramy się zaraz przetestować. Teraz będę za drzewami, więc muszę się lekciutko wznieść. Ale tutaj nad tą linią możemy polatać też. Widać dość wyraźnie, jak to wygląda. Tu jest jakaś miejscówka, gdzie są szkolone psy. Mega, nie? Chyba. Albo inne rzeczy z tworzywa są tu robione. Dobra, mogę polecieć jeszcze tu. Ogólnie, jeżeli chodzi o wizję, jest petarda. O 3 trzyma też bardzo dobrze zasięg. Jest cały czas pewny obraz. Oczywiście mam latency, opóźnienie bywa. W tej chwili jest 15 megabitów na sekundę. Polećmy do tego wysokiego drzewa przed nami. 50 megabitów, powiedziałem 15, 50 megabitów na sekundę cały czas. Jakby to wyglądało z tej perspektywy, 14,4.
cały czas jest 50. Mogę latać legalnie do wartości około 500 metrów. I to jest ta wartość. Cały czas mam 50 megabitów na sekundę. Polecę teraz nad granicą tego zielonego pola, żebym go mógł łatwiej znaleźć. Jest super. Możemy sobie zrobić próbę zasięgu, tylko muszę poczekać na Leona, aż wróci, bo on się gdzieś tutaj z kolegami umówił. I druga rzecz, podjedziemy troszeczkę dalej, trochę dalej, ze względu na to, że tutaj nie mam takiego zasięgu. Musiałbym być na górce, mieć przed sobą dużo większą przestrzeń, na 2 km. Mam też taki akumulator fajny, który pożyczył mi Janusz, i spróbuję ten akumulator wykorzystać. Na razie to sobie poćwiczymy tutaj jeszcze resztkę akumulatora. On lata ładnie, nie lata freestyle'owo, bardziej long range i cruising, ale jest ok. Można do niego dopiąć też rozebrane GoPro. Można wiele tutaj kombinacji zrobić z Flywoo. Fajny, klasyczny model, lubię nim latać. Czterocalowe, dwułopatowe śmigła. Lata zupełnie inaczej, ma bardzo dobrą sprawność pod kątem efektywności lotu. Jest cichusieńki też. On nie przeszkadza ludziom. I to jest mega ważne, jeżeli chcemy trochę lotów odbyć bliżej ludzi. To faktycznie, jeżeli chodzi o FPV, to można przyjąć, że to jest jeden z ciekawszych modeli. Mam teraz 14 V. Już będziemy kończyć. Pierwszy lot. Zrobimy sobie zaraz lot numer 2. Poszło elegancko, jestem zadowolony z tego lotu. On się fajnie spisuje na tych mniejszych pakietach i bardzo ładnie działa. Podepnę mu coś większego i zobaczymy, jak wygląda kwestia long range. Za momencik. Polecę w rękawiczkach. Polecimy sobie w kierunku charakterystycznych drzew, po to, żeby mieć odniesienie. Co prawda mam pewien przepał, więc może tak, skierujmy się na początek w lewo i polecimy sobie nad tymi zielonymi polami, po to, żeby nie lecieć też cały czas pod słońce. Nie mam dzisiaj filterków. Sporo ptaków tutaj widzę. Szczególnie teraz. OK, i teraz będziemy lecieli już w tym kierunku. Chciałbym się troszeczkę podnieść. Jestem na wysokości około 25 metrów w odniesieniu, 30 metrów teraz w odniesieniu do punktu startu. Jestem w odległości 780 metrów. To, co chcę zrobić, to wlecieć na wysokość około 50 metrów, żebym nie miał blokowanego sygnału. Jestem na 60 metrach i teraz polecę troszkę dalej. Mam cały czas 700, mam cały czas 50 megabitów na sekundę. Kilometr 200. Spokojnie widzę, że ja mogę latać tutaj naprawdę daleko. Kilometr 400. Wracam. Słyszę, jakiś samolot przelatuje nade mną. Dobra, jestem na 40 metrach, mam 36 megabitów na sekundę. Jest gitara, wracam. Widzę ten samolocik. On jest dużo wyżej. Dobra, polecimy sobie teraz granicą lasu nad tymi modrzewiami. Tu jest przepięknie. I będziemy powoli wracać.
spokojnie, cały zasięg się utrzymywał na 1,5 km, dalej nie lecę ze względu na bezpieczeństwo. To mam taki obszar, który bardzo dobrze znam, ale nie mogę lecieć też dalej ze względu na kwestie bezpieczeństwa głównie. Lecąc tutaj nikomu nic nie zrobię, natomiast gdybym poleciał już bardziej w stronę osady, nad domy, wiadomo, że byłoby różnie z tym. W tej chwili lecimy 3,5 minuty. Wiatr dzisiaj jest na tyle mocny, że jest mi trudno w ogóle ocenić akumulator, ze względu na to, że on się zmaga na pewno, ten akumulator i cały dron z wiatrem, więc trzeba by go przetestować w innych okolicznościach. Natomiast tutaj jest tak fajnie, że pięknie można polatać. Teraz mam dosyć dużo tych ptaków, ale one nawet nie wchodzą w interakcję bezpośrednią. Nie ma tutaj close call. Trzymają się dalej. Skręcimy sobie tu i oblecę troszkę w inną stronę. Mam jeszcze trochę napięcia, jest 14,6. Chciałbym polecieć tak i dopiero. Bardzo fajnie się lata flyu, jeżeli chodzi o long range. Nigdy go nie testowałem aż tak daleko. Mógłbym oczywiście poprosić spotterów jeszcze o pomoc, zorganizować ekipę i polecieć dalej. Myślę, że spokojnie można by osiągnąć tutaj jakiś wynik z rzędu 3 km. Ale pytanie, czy jest sens, żeby tak daleko latać tym dronem. Tu muszę spojrzeć tylko, czy my nie mamy tutaj granicy posesji. Nie, jest ok, polecimy sobie w takim razie tuż nad tą drogą, tam gdzie wysokie drzewo, w tych okolicach jesteśmy. Teraz mogę się odrobinę obniżyć, bo jestem blisko 200 metrów. Tu mamy Leonka, tego spottera. Zobaczmy, jak ja jestem ułożony w tą stronę, tak? To teraz troszkę w prawo i polecimy sobie jeszcze nad las. Dobrze, mniej więcej wyczuwam kierunek. Nie jest to tak prosto w goglach, żeby, jak się lata long range, żeby się ułożyć w kierunku drona. Trzeba się umieć skręcać, żeby też się nie przewrócić. Ale to jest w miarę ok. Tu mamy zagrodzoną posesję. Jesteśmy. I tu jest pięknie. 14,3 mam w tej chwili. Elegancko się lata. Bardzo fajne warunki oświetleniowe. W tej chwili lecę już 6 minut, 6,5 minuty. To co zrobimy sobie teraz? Ja się ułożę w inną stronę, tak żebym się nie przewrócił. Tu. I teraz polecimy sobie nad tą drogą. Dom napięcia mniej więcej 14 V. Trzeba pamiętać o tym, że te akumulatory można rozładować troszeczkę niżej. Bo tu akurat lecę na akumulatorze litowo-jonowym. Myślę, że spokojnie około 15 minut mógłbym w tych warunkach polatać. Ale nie zależy mi aż tak bardzo, bo to też męczy takie długie loty FPV. Trzeba być świadomym, że tutaj się lata troszeczkę inaczej. Teraz wracamy już do miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Zobaczymy sobie, jak to wygląda kwestia zasięgu. 50 Mbit/s cały czas. Jestem na wysokości w tej chwili 20 metrów od punktu. Teraz jestem na 30 metrach od punktu startu.
Dobra, tu już się zbliżam za bardzo do zabudowań. Polecimy sobie lekko w bok, żeby mieć światło, jeżeli chodzi o akumulator, o antenę. Może troszeczkę się skieruję w tamtą stronę. Low battery, już mam sygnalizację, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy na litowo-jonowym. Osiem minut. Wracamy. Polecę w stronę lasu i za chwilę odbiję do nas. Teraz podwiewa dość mocno. Jestem już dość blisko. Chciałbym polecieć na około 10 minut. Jeżeli to będzie, to się uda, to super. Teraz muszę troszeczkę się ustawić inaczej. W rękawiczkach nie ma takiego czucia. Poza tym to radio DJI, ono nie jest tak dobre. Dobra, wypełniła mi się pamięć. Zostało mi tylko DVR. Będę lądował w takim razie. Świetnie się lata w Flyu. Dużo lepiej niż Avaton. Zupełnie inne loty. Przede wszystkim tak nie hałasuje. To jest kapitalna sprawa. No i po drugie, naprawdę się dobrze zachowuje w powietrzu. Ma też... no cichutki jest. Na pewno inaczej niż w przypadku Avaty. Myślę, że spokojnie można wejść powyżej 20 minut na nim, bez problemu. Ten pakiet jest co prawda ciężki, ale nie szkodzi. Bardzo fajnie się lata i jestem mega zadowolony. No, z czasem myślę, że rozkręcimy się w tych maluchach FPV. Coś ciekawego zrobimy i nie tylko łupy czy cineupy, ale może też właśnie wersja Toothpick, czy właśnie Long Range, czy Freestyle tutaj na stałe zagość. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce w kolejnym epizodzie. Cześć!